Święty Jan mówi tak. Przede wszystkim modlę się o to, aby we wszystkim Wam się dobrze powodziło. Aby we wszystkim Tobie się dobrze powodziło. Tak jest napisane. I abyś był zdrów, tak jak się dobrze ma dusza Twoja. Bóg chce, żeby Ci się dobrze powodziło. Taki jest Boży zamysł. To jest coś, czego On chce dla nas. We wszystkim. Jeżeli w czymś nie powodzi Ci się dobrze, jeżeli w jakiejś dziedzinie jest Ci źle dzisiaj, to znaczy, że w Twoim życiu nie realizuje się w pełni Boża wola. Jak gdzieś Ci jest źle, nie możesz do tego przejść sobie od tak po prostu, bo mi jest źle. Albo bo diabeł jest niedobry. Rozumiecie? Albo bo jest ciężko. Nie. Musisz wziąć tą dziedzinę życia i doprowadzić ją do najwyższej jakości. I to nie jest ważne, jaka to jest dziedzina. Ktoś powie, bo te najważniejsze dziedziny do mnie chodzą. A jesteś szczęśliwy każdego dnia? Jesteś w ogóle zadowolony? Wstajesz rano, jesteś zadowolony? Jesteś człowiekiem, który jest w stanie powiedzieć od samego rana, że mu wszystko pasuje? Że gdyby tak miało być jak dzisiaj, to jest w ogóle super? Nie? To znaczy, że potrzebujesz zmiany. Jeżeli nie jesteś w stanie rano wstać i powiedzieć, Boże, jeśli do końca życia miałoby być tak jak dzisiaj, to ja w to wchodzę. Zarówno z moją psychiką, z moim ciałem, z moimi pieniędzmi, z moim małżeństwem, z moimi relacjami z ludźmi. To najlepszy dzień w moim życiu. Jeśli tak nie jest, trzeba wyreperować tą rzecz. To jest do wyreperowania. Bo Bóg chce, żeby Ci się we wszystkim dobrze powodziło. Nie w jakiejś rzeczy jednej. We wszystkim. Rozumiesz? Żebyś stał rano i powiedział, Boże, to jest ten dzień. Marzyłem o nim. Marzyłem od dawna o tym. Chodzi, że było tak jak dziś. Czy to jest trudne, co mówię? Tak. Jeśli to się w ogóle skonfrontuje z różnymi patologiami, w których się siedzi, to jest trudne. Ale Bóg chce, żeby Ci się we wszystkim dobrze powodziło. Ostatnio przyjrzałem sobie takie wiadomości, które do mnie ludzie piszą. I zwróciłem uwagę, że masa z nich jest właśnie takich. To nie o to chodzi w życiu z Bogiem, żeby mieć sukces. To nie o to chodzi. To chodzi, aby wypełniać wolę Pańską. Mówię, nie czytaj Jana. Na 100% nie czytaj Jana. Jeden, drugi, dziesiąty, piętnasty. Nie czytaj Jana. Nie czyta tego, że Bóg przede wszystkim chcę, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło. Przede wszystkim, wiesz to, czym przede wszystkim? Przed wszystkimi innymi sprawami. Bóg chce, aby najpierw się Tobie dobrze powodziło, a potem ludziom, którym usługujesz. Bóg chce, żeby najpierw się Tobie, przede wszystkim, żeby Twój sukces był przede wszystkim, przed wszystkim. Przed każdym. Ludzie mówią, to nie chodzi o mnie, chodzi o mnie, czekam. Nie, chodzi o Ciebie. Wiesz dlaczego? Powiem Ci dlaczego. Bo jak będziesz biedny, chory i zajechany jakąś maciarza, to nie będziesz mógł iść do drugiego człowieka i powiedzieć mu, że Bóg jest Bogiem sukcesu. To takiego czegoś nie zrobisz.
Wczoraj Małgosia poprosiła, żebym powiedział parę słów na koniec o COVID-zie. Ja powiem o COVID-zie. Ja dzisiaj mam po raz kolejny wymienię swoje poglądy na temat COVID-a. Teraz ja mam takie poglądy na temat COVID-a i ja tak traktuję wszystko dookoła. Kiedy wchodzimy zagadną do jednego sklepu, taki facet stoi w masce, taki zamaskowany po oczy i mówi, a co to mówi? Przecież mówi, co już bez masek można do sklepu wchodzić, ja mówię, ja mogę chodzić. Jak to? Ja mówię, tak to. To jesteśmy skazani na Pana. Ja mówię, no właśnie. Jesteście skazani na moją obecność, na moje wydechy. Rozumiesz, o co chodzi? Skazani jesteście. Czemu? Bo ja mam w ogóle takie podejście do COVID-a, jak mówi trzeci list Jana. Tak? We wszystkim mi się dobrze powodzi. Tak? Dobrze mi się powodzi. I tym się dzielę z innymi ludźmi. I tym tobie musi się w życiu dobrze powodzić. Dlatego głosimy Ewangelię sukcesu. Bo ma ci się dobrze powodzić. Jak ci się dzisiaj gdzieś źle powodzi, to musisz z tego pokutować. Panie Boże, źle mi się powodzi gdzieś. Zmiłuj się nade mną. Bo to nie jest twoja wola, żeby mi się źle powodziło. Jak się będziesz modlił, uwielbiał Boga, to z tą myślą uwielbię Boga. Powiedz, Boże, ja chcę wypełnić w pełni twoją wolę, a zacznę od tego, żeby mi się dobrze powodziło. Bo to przede wszystkim jest. Przede wszystkim. Módl się o to dzisiaj. Stań w wierze o to. Uwielbiaj Boga jako tego, który chce, aby przede wszystkim dzisiaj we wszystkim dobrze powodziło. Otwórz swoją duszę. Powiedz, żeby cała prawda swojego odrodzonego ducha wpływała w twoją duszę, aby ją odnawiała. Bo tak działa moc Ducha Świętego. Ona działa przez przyjmowanie prawdy. Niech tak dusze się odnawiają. Szaka to rodowo, sobą, to wiele rechę. Aleluja. Wywyższamy Cię. Thank you.
Thank you.
diabeł tego nienawidził. Już za czasów Izajasza, król asyryjski, który oblegał Jeruzalem, pytał, czy mniemasz, że samo słowo warg starczy już za radę i pomoc w walce? Oni wierzyli, że ich wyznanie jest wystarczające. Oni wierzyli, że ogłaszanie tego, że są ludem Bożym, jest wystarczające. Oni w to wierzyli. I przyszedł diabeł i powiedział, czy myślisz, że twoje wyznanie jest wystarczające? I musisz mu powiedzieć, tak, diable, to jest wystarczające. Wystarczające. I rzucę ci jeszcze więcej tych wyznań prosto w pysk. Każdego dnia proklamuj prawdę Bożą. Jesteś zmartwychwstały. Szakaturo logo do sawada. Hekata na serere.
ruszcie swoim ciałem. Płynie w tobie krew Jezusa. W ogóle, wiecie o co chodzi? To jest taka informacja. Jezus za cię umarł. Amen! Rozumiecie? Przyzwyczailiśmy się? Płynie w tobie krew Jezusa. Nie porusza cię to? Płynie w tobie krew Jezusa. Rozumiecie? Porusz przez akt decyzji swoim ciałem, nie patrz na to, co czujesz. Wiesz o co chodzi? Jeszcze raz. Ciężko ja i jednak nie mówię tak. Thank you.
właśnie czasu. Informacja, która jest informacją złożoną z różnych stron pewnego czasu, żeby napływać prorocze informacje o tym, że obecny nasz czas jako zespołu jest czasem, w którym jest pootwieranych bardzo dużo drzwi różnych możliwości. Tak dużo, jak do tej pory jeszcze nigdy nie było w historii naszego zespołu. Amen. Jest to teraz ten czas bardzo różnych możliwości. Różnica tylko polega na tym, że pewne drzwi o wiele szybciej się zamykają niż wcześniej. Chodzi o to, żebyście nie przegapili niczego, co przed wami się teraz otwiera. Żebyście nie przegapili. Żebyście nie bali się, że jest to coś, że to za szybko się dzieje. Właśnie teraz, w tym okresie czasu, będą się działy rzeczy bardzo szybko. I nie ma czasu na to, abyś zbyt długo nad tym myślał. Nie myśl teraz, bo to nie jest czas na myślenie. Teraz musisz skorzystać z okazji. Są pewne promocje pootwierane. Trzeba w to szybko wejść i to wykorzystać w różnych dziedzinach, bo to może nas przenieść daleko. Który rok widziałaś w śnie? Agata widziała w śnie rok 2034. Bardzo wyraźnie. I widziała nas jako funkcjonujący Kościół. Kilka dni temu zadzwoniła do mnie pewna osoba z drugiego końca Polski. I powiedziała, że miała przeciwny sen, którego nie miała, tej jakości snu nie miała nigdy w życiu. I napisała mi ten sen. I nagrała mi go i przysłała na maila. I ona w ogóle nie wiedziała o tym, że byliśmy zainteresowani, że się wypowiadaliśmy na temat Dawida Jonkicho. Dopiero ktoś jej powiedział, kiedy komu się powiedziała, słuchaj, a tam Artur z Agatą dawali informację o tym, że czytali jego książki, że on wpłynął na ich życie. W tym śnie ta kobieta widziała salę kościoła katolickiego. I po lewej stronie w ławce siedzieliśmy ja i Agata. A po drugiej stronie, w drugiej nawie był Dawid Jonkicho. Przyszedł tam do tego kościoła. I on, ta kobieta do niego podeszła w tym śnie i on do niej powiedział taką rzecz. Tu w raju nie potrzeba zębów, bo tu nikt się nie kąsa. Tak powiedział. I potem były dwie sceny, gdzie obydwu brały udział trzy osoby. Jedna była w potrzebie, dwie o nią się modliły. W obydwu nawach tego kościoła. Te modlące się osoby na początku modliły się normalnie, a potem ich twarze zaczynały się zmieniać w takie bardzo złe, złowieszcze twarze. I one strasznie agresywnie się modliły. Tylko to nie była agresja niebiańska, tylko to była agresja demoniczna. I Dawid odszedł od niej na chwilę i machnął ręką zarówno nad jedną tą akcją i nad drugą. I natychmiast te osoby zmieniły swoją modlitwę. Przestały być w tej modlitwie agresywne. Przestały być w tej modlitwie napastliwe.
dalej się modliły w Duchu Świętym. Wtedy poszedłem ja do tego Dawida i powiedziałem: cześć, jestem Artur. On powiedział: tak, jesteś Artur, karta kredytowa. I sen się skończył. Kiedy dostałem to, modliłem się. I Bóg powiedział mi, że jest czas, w którym żeby wchodzić w różne możliwości, które ci są przed nami pootwierane. Wielu z nas będzie musiało zmienić swoją mentalność. Porzucić różne nawykowe formy cielesnych agresji. Spokutować skąsania innych ludzi. Spokutować skąsania innych kościołów. A symbol bycia kartą kredytową w śnie to symbol, że czyjaś wartość bardzo rośnie. Jego możliwości przestają być skończone i stają się nieskończone. Ale też stawiane są przed tym człowiekiem o wiele większe wymagania niż do tej pory. Wierzę, że to jest informacja dla nas, abyśmy w o wiele szybszym tempie przesuwali się teraz do przodu i wchodzili w promocje duchowe, w które mamy wejść. A wierzę, że informacja o tym roku to jest informacja, że w tym roku stabilizacja nasza będzie tak wielka, o jakiej nawet sobie dzisiaj nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Ale nie wolno nam zaniedbać tego, co Bóg do nas na dzisiaj mówi. Co trzeba zmienić, to trzeba zmienić. Jest napisane tak. To jest głos Boga. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. To jest głos Boga. Nie ma dla mnie większej radości, niż słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Weź prawdę teraz, bo masz wejść w promocyjne przestrzenie twojego życia. Porzuć, to trzeba porzucić. Bez obaw. Nie bój się. Nie martw się. Nawet jeśli coś jest twoim nawykiem. Zmień to. Zmień to. Nie bój się. Nie pójdziesz w kompromis. Nie w tym zespole. Nie pójdziesz w humanizm. Nie w tym zespole. Nie w religię. Nie w tym zespole. Ale trzeba nam zmieniać taktykę działania. Trzeba nam zmiany taktyki. Zmiany taktyki. Posłuchajcie, wczoraj, kiedy się modliłem, Duch Święty powiedział mi taką rzecz. Jest jedna rzecz, którą zleciłem tylko wam. Wiele innych jest zleconych też innym ruchom. Wam zleciłem jedną rzecz. I z tym się przebijecie. Wiecie z czym? To my stworzymy profil chrześcijaństwa, który w pełni Ducha Świętego wejdzie w świat w taki sposób, że będzie nie do odróżnienia. A rozumiecie, co ja mówię? Nie do odróżnienia. Tworzymy taki profil. Wejdziemy w świat w pełni Ducha Świętego.
i będziemy nie do odróżnienia, nie będziemy jak wielu innych chrześcijan różniących się. Będziemy się różnić w duchu. A rozumiecie? Będziemy nie do odróżnienia. Stworzymy to na masie różnych płaszczyzn. I to są przejścia do kolejnych promocji. Ale trzeba być czystym jak gołąb. Czystym jak gołąb. Rozumiecie? Czystym jak gołąb. Czystym jak gołąb. Będziemy wyglądać jak świat. Będziemy poruszać się w takiej mentalności, że świat będzie nas obejmował swoją ręką. Będzie nas brał na swoje kolana. Nie będzie krzyczał z daleka, tylko dopiero nas, kiedy będzie miał nas na swoich kolanach, to się zorientuje, że ma świętego człowieka. Dopiero wtedy, a wtedy będzie za późno. A wtedy już będzie za późno. Bo kiedy znajdziesz się u kogoś na kolanach, to moc świętego Ducha, która jest w tobie, przyprowadzi go do Jezusa. Ale mu się dostaniesz na kolana. A rozumiesz mnie? Takim ruchem będziemy. W tą stronę pójdziemy. A rozumiecie? W każdej dziedzinie. Ale musimy być czyści. Módl się, powiedz: Boże, ja przyjmuję Twoją taktykę do mojego życia. Chcę być człowiekiem, który wykorzysta każdą Twoją promocję w tym czasie. Wchodzę do Duchu Świętego. Wchodzę do Duchu Świętego. Nie boję się. Nie obawiam się. Nie mam niczego, Panie Boże, co mnie blokuje teraz. Szaka ta sama rala na mahede. Teosero rala ta si rala na mahakada. Halaka ta saja rala na hekaras. Halleluja. Halleluja. W imię Jezusa Chrystusa wyciągamy Kościół i cały zespół z patologicznego odszczepieństwa. Wyruszamy, że czerpiemy z nadnaturalnej mądrości, która jest przygotowana w naszym odrodzonym wieku. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że cały Kościół, cały zespół, wszyscy ludzie, którzy są zorganizowani nad naszym autorytetem, umieją korzystać z tej mądrości w imię Jezusa. Ojcze, my otwieramy w tej chwili drogę. My dziękujemy Tobie, że Kościół jest darem dla miasta. My dziękujemy Tobie, że Kościół, Alleluja, cały zespół jest darem dla Polski. My otwieramy te drzwi, otwieramy, Alleluja, te drzwi, otwieramy te drzwi. My ogłaszamy, że władze miasta będą kontaktowały się z nami, Alleluja, w trudnych sytuacjach. My ogłaszamy manifest nadprzyrodzonej mocy wylewających się przez cały zespół, rozwiązujących te problemy, których świat nie umie rozwiązać. O, szakara na sikurę. Przeklinamy wszelką głupotę i wszelkie odszczepieństwo. Kąsami innych ludzi, innych służb, innych usługujących. Ojcze, ja otwieram tą przestrzeń i mówię, że każdy zorganizowany w kościele i w zespole będzie rozumiał, jaki mandat dostaliśmy od Boga. O, szarama sikurę. Kościele i w całym zespołu, że z mocy imienia Jezus. O, szakaramasa, jeśli czujesz w swoim sercu, że jesteś odszczepieńcem i chcesz gryźć innych ludzi i cały czas, kiedy przychodzi do ciebie tak zwane poselstwo, to nie widzisz siebie w redukacji siebie, tylko widzisz innych ludzi i natychmiast chcesz łupać w kogoś innego, to wyrzekaj się teraz tego. Wyrzekaj się odszczepieństwa. Wyrzekaj się tego w imieniu Jezusa Chrystusa. Wyrzekam się tego ducha. Wyrzekam się kąsania innych ludzi. Powiedz: wyrzekam się tego. Zrób puste miejsce. Zrób puste miejsce. Zrób tą swobodę i puste miejsce. Szakaram. Ojcze, my teraz wiemy, o co się modlimy. Jesteśmy świadomi naszej modlitwy. My jesteśmy świadomi naszej modlitwy. My dziękujemy Tobie za ten kierunek. Kura masa, kara. Wyższamy Cię, walczy do nieba i z
chciał, aby ich oczy były przenikliwe. Niech ich wzrok będzie przenikający. Niech oni będą głosem Ojcze. Niech idą jak taran. Ja modlę się o ich uszy, modlę się o ich nogi. Wzmacniam ich nogi w imieniu Jezusa. Ja ogłaszam, że ich nogi są silne. Że oni się nigdy nie wycofują. Że oni nie patrzą, jak powstaje moda. Oni trzymają się wytyczna. Oni trzymają się Twojego słowa i Twojego prowadzenia, Duchu Święty. Ja dziękuję Ci za tych ludzi. Niech zawsze im towarzyszy paliwo ratunkowe. Ja modlę się o to. Niech zawsze im towarzyszy paliwo ratunkowe. Alleluja!
przełomowe decyzje, które zapadają dzisiaj. Przełomowe decyzje. Decyzje prosto na serca. Decyzje przełomów. Decyzje zmian. Decyzje otwarcia na nowy sezon i na słowo, które zostało uwolnione, Ojcze. Ojcze, zabezpieczamy to autorytetem Kościoła. Zabezpieczamy te decyzje. Zabezpieczamy. Ojcze, nie będziemy chodzić wokół tej samej góry. Nie będziemy chodzić wokół tej samej góry ani jednego dnia. Ojcze, odwracamy się od każdego błędu. Znasz nasze pragnienia. Chcemy wejść w tą przestrzeń, w tą nową przestrzeń, która się otwiera. Wchodzimy w nią przez wiarę. I wyrzucamy, zrzucamy z pleców wszelki balast. Wszystko, co ciąży. Wszystko, co do tej pory nie pozwoliło nam przejść przez tą bramę, na tą przestrzeń. Wyrzucamy to, Ojcze, aktem wiary, aktem decyzji. Wyrzucamy to teraz. Wyrzucamy to teraz. Uznajemy to za śmieci. Uznajemy to za błoto. Zawołaj z głębi serca. Zawołaj, czego pragniesz. Realnie, czego pragniesz. Czego pragniesz. Nigdy nie będziemy bawić się w Kościół. Nie będziemy wspólnotą, która będzie bawiła się we własnym sosie i zamykała. Rasija basara matama kielena baseja. Roto kolora masija basata makalma. Rasija basara makoloro shoro. Risa bata maseja mato. Roto koloro masija. Sara matama kala resara. Shia baseja mekelena baseja. Rasija basara. Ojcze, niech poszerza się nasza perspektywa. Niech nasze oczy widzą dalej. Niech nasze uszy słyszą wyraźniej. Niech serca będą jeszcze bardziej wrażliwe. Wrażliwe na Twój głos. Na Twój szelest. Wrażliwość na Twój szelest. Na Twój szelest. Ojcze, ja proklamuję teraz, że żadna osoba w Kościele i w zespole nie będzie kłócić się z Tobą. Nie będzie kłócić się z prawdą i z Twoim głosem. Otwartość na świeże słowa. Otwartość na poselstwa z nieba. Ojcze, ja proklamuję, że perspektywa prorocza nie filtruje przez filtr tego, co stare, tego, co już było, ale jest otwarta i wrażliwa na Twój głos. Jest wyłączona z tego, co było. Jest wyłączona z trendów tej ziemi. Jest wyłączona z trendów, wszystkich fałszywych trendów, które docierają. Jest absolutnie wyłączona z tego. Wyłączona, wyłączona. Wrażliwość na to, co czynisz dziś. To, co mówisz dziś. Uwielbiamy Cię, Ojcze. Za świeżą dawkę życia. Świeżą dawkę życia. Świeżą dawkę życia. 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 Życia, która wypełnia. Które wypełnia każdą osobę w Kościele i w zespole. I które wylewa się na zewnątrz. Wylewa się. Wylewa się. Wylewa się. Życie. 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 Ja przeklinam wszelką martwotę. Wszelką martwotę. Wszelką martwotę. Ojcze, nie zgadzamy się, aby jakakolwiek sfera, jakakolwiek część w życiu kogokolwiek w Kościele i w zespole była martwa. Zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie. Tak jak śpiewaliśmy na początku. Wiara w zmartwychwstanie. Wiara w zmartwychwstanie.
Ojcze, ja modlę się. Dziękuję Ci, że każda osoba w kościele jest zespołem. Każdego dnia pragnie świeżości z Tobą. Napiera na kontakt z Tobą. Jest otwarta. Pragnie ruchu, pragnie świeżego przepływu, świeżego życia. Świeżego życia. Ojcze, ja dziękuję Ci, że to widać. Że widać życie z Tobą. Bo to się wylewa. To później zalewa Kościół. Zalewa Kościół. I wylewa się z Kościoła. Świeżość. Ojcze, odpychamy wszelką rutynę, martwą rutynę. Rutyna, tam gdzie forma przewyższyła treść. Tam gdzie forma zabiła relacje. Odpychamy to, Ojcze. Odpychamy to. Odpychamy to. Wszelkie przyzwyczajenia, oczekiwania, jakiegokolwiek ruchu i stymulacji z zewnątrz. Wywalamy to, wywalamy to, wywalamy to, wywalamy to. Rozpal ogień, wewnętrzny ogień, życie wewnętrznym człowiekiem. Ukierunkowanie na prawdę, bezkompromisowość i świeżość. Jeśli zastygłeś, zapragnij teraz, powiedz pragnę. To nie razie! Pragnę!
mam problem z systematyczną, silną modlitwą. Wyjdź do przodu. Przeżywa. Modlitwa to jest system komunikacji duchowej oparty na ortodoksyjnych prawdach, w które trzeba wierzyć, bo się ich nie czuje. Kiedy wstaję rano i mówię, jestem głową, a nie ogonem, to zaczyna się moja modlitwa. Jestem silny mocą Twojej potęgi. Mieszkasz we mnie z całą potęgą nieba. Dzisiaj pojadę do kościoła i moc Twojego Świętego Ducha będzie przeze mnie działać. Dzisiaj pójdę do ludzi. Będę szedł, a mój cień będzie uzdrawiał ludzi. To jest modlitwa do Boga. Ja nie przychodzę do Boga na terapię. Ja nie przychodzę, żeby poprzeżywać coś z Bogiem. Jeśli modliłeś się i modlitwa dla Ciebie była przeżywaniem rzeczy z Bogiem różnych, oczekiwałeś na różne przeżycia, to pokutuj z tym. To nie jest to. On w tym śnie uczył, że dwa wskazujące palce i dwa kciuki mają być uniesione do nieba. To jest linia przepływu mocy. Moje słowa, które wypowiadam od rana, są modlitwą. Czy wiesz, że Twoja modlitwa może przekładać się na cały Twój dzień? Czy wiesz, że możesz modlić się, kiedy będziesz rozmawiał z innymi ludźmi? Czy Ty o tym wiesz, że taka jest modlitwa? To
ortodoksyjny komunikat z duchową rzeczywistością oparty na prawdach. W modlitwie mówisz to, jaka jest prawda. Bo w modlitwie nie mówisz tego, co czujesz. W modlitwie się nie mówi tego, co się czuje. Ludzie się takich rzeczy nauczyli. Idę wylać serce przed Bogiem. Powiedzieć ci coś? Wylej serce przed człowiekiem. Wylej serce przed człowiekiem. Idź do męża, żony, przyjaciela i wylej serce przed nim. Tam będziesz miał emocjonalną terapię. Tam uzyskasz pocieszenie. Do Boga tak się nie przychodzi, bo to nic nie daje. Można to robić. Masa ludzi tak robi na świecie. Ale jeżeli ty chcesz, żeby twoja modlitwa coś zrobiła, jeżeli ciebie interesuje, żeby coś zrobić w modlitwie, to ty musisz zmienić. W tym kościele było masy ludzi już, które mówiły, tu chodzi o relację z Bogiem, ja mam taki cudowny czas z Bogiem, a ja sram w mój cudowny czas z Bogiem. Wiesz dlaczego? Bo ja 24 godziny na dobę mam cudowny czas. Bo we mnie mieszka Bóg. We mnie Bóg mieszka. Ja nie szukam czasu z Bogiem. Jakiego czasu z Bogiem? Jakiego czasu z Bogiem? Ja bym pluł we własną doktrynę. Jaki czas z Bogiem? Co to jest w ogóle? Rozrywka? Co to jest? Idę przed Boga. Lepiej się poczuję. Przyjdź o 8 w sobotę na terapię, tam się lepiej poczujesz. Gwarantuję ci, słowo honoru ci daję. Przyjdź, tam się poczujesz lepiej. Nie idziesz przed Boga, żeby poczuć się lepiej. Modlitwa to ortodoksyjny komunikat duchowy. Ty wstajesz rano i mówisz, jestem człowiekiem przenoszącym góry. Moje imię jest zapisane w niebie i jest pod strachem w piekle. Moje ciało jest zdrowe i z każdym dniem odnawia się moja siła i młodość. To jest modlitwa. Boże, wywyższam Cię za to, że każdego dnia jestem w stanie zmieniać rzeczywistość moimi słowami. To jest modlitwa. Boże, jestem Ci wdzięczny za Świętego Ducha we mnie. Modlitwa to proklamacja wiary. To ustawianie przyszłości. Rozumiesz? A od czasu do czasu możesz mu posłać Zeusa. Ojcze, modlę się o ludzi teraz. Ojcze, ja modlę się, aby Twój Święty Duch modlitwy wypełniał ludzi. Żeby już nigdy nie musieli być ścigani przez Ciebie. Ale żeby zawsze modlili się w mocy Twojego Świętego Ducha. Od rana, od kiedy tylko wstaną. Ojcze, Ojcze, ja chcę, żeby Twój Święty Duch modlitwy wypełniał tych ludzi. Ojcze, ja chcę w imieniu Jezusa, żeby oni myśleli w modlitwie jak trzeba. Oni, żeby oni działali jak trzeba. Ojcze, ja chcę, żeby ta ortodoksja prorocza apostolska przenikała ich życie modlitewne. Ojcze, ja tego chcę. Ojcze, ja tego chcę. Ojcze, ja w imieniu Jezusa chcę, żeby zniknęły z ich życia wszelkiego rodzaju sentymenty. Ojcze, ja modlę się o to, aby emocjonalność nie brała góry w ich życiu. Ojcze, modlę się o to. Modlę się o to przez imię Jezusa. Ja tego chcę, Ojcze. Niech ci ludzie będą tytanami modlitwy. Tytanami modlitwy. Niech oni będą tytanami modlitwy. Niech od rana, kiedy wstają, Boże mój, piekło, po prostu płacze ze strachu. Ojcze, ja modlę się o to, żeby nikt nie musiał ich gonić. Szata waka na sere lere hegede. Bardzo jestem.
Ojcze, modlimy się o ten wyjazd
Okej. Oczym przez imię Jezus uwalniamy namaszczenie na tą całą podróżą. Ogłaszamy Ojcze, że ich wyjazd będzie pełen Twojej mocy, Twojej mądrości. My autorytetem Kościoła usuwamy teraz z ich drogi wszelkie przeszkody. Postanawiamy, że żaden etap podróży nie będzie problematyczny. Postanawiamy przychylność ludzi dla nich. Postanawiamy, że żaden problem, który będzie po drodze powstawał, nie pozostanie bez rozwiązania przez nich. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że oni będą tam deptać po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjaciela. I nic im nie będzie oczywiście. Ogłaszamy, że wszystkie działania, które będą tam prowadzone, będą przynosiły stukrotny plon, Ojcze. Ojcze, dziękuję Ci, że moc Twojego Świętego Ducha przenika ich teraz, że to, co teraz przyjmują, Ojcze, będzie łączyć się z tym, co jest w ich duchach, Ojcze. Że siła, która w nich jest, teraz pomnaża się. Że mądrość, która w nich jest, teraz pomnaża się. Ojcze, otaczamy ich krwią Jezusa i delegujemy Twoich aniołów do pomocy dla nich. Przez imię Jezus. Amen. Amen. Usiądźcie przecież.